Hej, cześć, witajcie! Z tej strony Karmazyn i w dniu dzisiejszym ponownie zagramy sobie w Plinking Evolved. Jak pamiętacie, w poprzednim odcinku zaliczyliśmy sobie na poziomie Brutal Nanowirusa i jak obiecałem wam, dziś zagramy sobie bronią biologiczną. Broń biologiczna działa w ten sposób, że im dłużej gramy, tym bardziej jest ona śmiertelna. Ona zwyczajnie w czasie dostaje punkty śmiertelności, przez co można nas bardzo łatwo wykryć i poza tym choroba może bardzo łatwo wybić sama siebie, dlatego jeśli będzie tu jakieś ograniczenie śmiertelności, to bardzo chętnie bym to wziął. No nie, to weźmy sobie genetyczną imitację, skoro nie ma żadnego ograniczenia śmiertelności. Genetyczna imitacja spowoduje, że kiedy już nas wykryją, będzie trudniej nas wyleczyć. Nie, to jest zdecydowanie nie. To jest najbardziej bezużyteczny gen na świecie. Pomarańczowe i czerwone bańki są automatycznie przebijane za ciebie. To ma sens tylko i wyłącznie w telefonach, dlatego zostało to stworzone. Jak wiecie, ta gra jest portem z telefonów, więc nic dziwnego, że takowy gen się tu znajduje. Otrzymuj bonusowe DNA poprzez zbijanie czerwonych bańek zagrożenia biologicznego. To się przydaje grzybowi, ale nie tutaj. Co możemy sobie wziąć? Albo spięcie cytochromowe, albo premia ATP. Nie wiem, czy chcę spięcie cytochromowe, czy premia ATP. Myślę, że weźmiemy sobie premię ATP, aby szybciej się rozwinąć na samym początku, żeby nasza broń biologiczna na samym starcie nie zdążyła nabrać sobie zbyt dużo śmiertelności. Rurofil? Nie. Wiejskim? Weźmy sobie może hydrofila. Poczekajcie. Weźcie sobie ekstremofila, bo najchętniej bym sobie wziął w jakimś, jak to się nazywa, w zimnym środowisku, ale niestety nie ma tu takiej, nie ma tu odpowiedniego genu. No okej, teraz weźmy sobie jakiś tutaj gen. Zdecydowanie, TLS plus. Chociaż? Weźmy sobie może koszty zdolności nie rosną, bo tutaj będziemy musieli broń biologicznej ograniczać śmiertelność, zwyczajnie, oczywiście brutalny. Jak mamy sobie nazwać naszą broń biologiczną? Szczerze mówiąc, nie wiem. Jaki był fajny wirus komputerowy, który można by do tego porównać? Myślę, że Melissa. Czy jakoś tak. Nie jestem pewien, jak ona się nazywała. Mam nadzieję, że trafiłem. Gdzie moglibyśmy sobie dobrze rozpocząć? Bardzo ciekawym początkiem są Chiny, ponieważ tu jest bardzo dużo ludzi. Z drugiej strony Indie też mają bardzo dużo ludzi, niemalże tyle. Indie mają więcej ludzi niż Chiny, wow! Dziwne, że nie jest to teren silnie zurbanizowany, bo patrzcie, tutaj jest kraj wielkomiejski, a to jest mniejszy kraj, jest ta sama liczba ludności. No niby wiem, że w Indiach są oni bardziej rozłożeni, ale no mimo wszystko. Jednak Indie nie są miejscem, w którym chciałbym rozpocząć ten odcinek. Wiecie co? Może by tak w Egipcie? Islandia, niech będzie Islandia. Podoba mi się to miejsce. Okej, oczywiście włączamy maksymalną prędkość gry. Porada, typ zarazy, broń biologiczna. Melissa jest bronią biologiczną, która została przypadkowo uwolniona. Z czasem będzie stawała się bardziej śmiercionośna. Czy dasz radę zainfekować wszystkich, zanim zabijesz swoich nosicieli? Oczywiście, że tak. Okej, Islandia jest krajem zimnym, więc sobie rozwiniemy odporność na zimno. Co ona tu ma? Zmniejsza prawdopodobieństwo wystąpienia zabójczych genów odblokowywanych przez cały czas. Resetuje zabójczy potencjał broni, potrzeba czasu do regeneracji. Oraz zmniejsza śmiertelność poprzez dezaktywację kluczowych genów kontrolujących produkcję toksyn. Okej. Zróbmy sobie kompresję genów poziomu pierwszego. I to na razie tyle. Poczekajmy na jakieś nie objawy, tylko jak to się nazywa, rozprzestrzenianie się. Pójdziemy oczywiście przez wodę na samym początku. Chociaż w gruncie rzeczy to nie jest żaden wilgotny kraj. Może jednak wybiorę sobie przez powietrze. Muszę się zastanowić, co byłoby dla mnie dużo bardziej opłacalne. Czego tu więcej wpływa? Nowe suche wiatry w jałowych krajach. Najnowsze badania pokazują, że przez suche państwa przetaczają się silne, suche wiatry spowodowane globalnym ociepleniem. Nie mam pewności, jak to działa. Prawdopodobnie zwiększa rozprzestrzenianie się przez powietrze.
Tu więcej wpływa jednak okrętów chyba niż latuje samolot. Nie. Kurczę, nie wiem. O kurczę, mamy już bardzo dużą śmiertelność. Niedobrze. Weźmy sobie drugi poziom tego. Okej, zarażenie idą całkiem nieźle. Zróbmy sobie może jeszcze trzeci poziom tego, kompresji genów. I dalej idziemy już w obija, w rozprzestrzenianie się. Trzeba by też zbić nam tą śmiertelność, ponieważ mamy już całkiem sporo. Okej. Za chwilę mogą nas wykryć, musimy coś z tym zrobić. To nam powinno zresetować śmiertelność, tak? Teoretycznie. Kurczę. No nie, mamy tylko 70 tysięcy zarażonych i już 500 martwych. Zupełnie mi się to nie podoba. Szwedzi znaleźli kopalnię pełną sześcianów. Górnicy i rzemieślnicy chcą otworzyć nową kopalnię diamentów, która ma ożywić szwedzką gospodarkę. Super. Bardzo się cieszymy. Islandia, rozpoczęto pracę nad lekarstwem. Myślę, że nie zdołają zrobić zbyt wiele. Jak to działa? Czemu to mi nie zmniejszyło śmiertelności? No dobra, to lecimy tędy. Proszę bardzo, wyzerowana. To co z tego, skoro już nas badają? Jakieś tutaj... A nie, tylko finansowanie badań, okej. Miejmy nadzieję, że zdążymy. Okej, potrzebujemy tego ekstremalnego bioaerozolu. Ponieważ na tym opiera się cała moja taktyka, a niestety... W tej chwili mamy tylko pierwszy poziom rozprzestrzeniania się przez powietrze oraz przez wodę. Więc dosyć słabo. Lotniska są zamykane, całe szczęście porty wodne nie, a portem wodnym możemy dostać się na Grenlandię. Na czym zresztą bardzo mocno mi zależy. Okej, w USA jeszcze nie podjęto żadnych działań przeciwko nam. Wielka Brytania i tak już jest zarażona, więc nie ma się co zabijać o odporność na leki. W gruncie rzeczy... Nie, 11, nie. Teraz czekamy na... ekstremalny bioaerozol. Jest najważniejsze, by nie patrzeć. Znowu zaczyna nam rosnąć śmiertelność. Boże, co ja gadam? Śmiertelność zaczyna nam znowu rosnąć. Widzicie? Tutaj już powoli kolejni ludzie umierają. Nie ma na co czekać. Bierzemy rozprzestrzenienie przez powietrze. Za chwilę także przez wodę. Okej. Miejmy nadzieję, że zdążymy. Kurczę, jedna z gorszych gier moich... Bronią biologiczną. Przepraszam. Co się dzieje z moją dykcją ostatnimi czasy? Ile to kosztuje? 18 punktów DNA. Za dużo. Póki co. No, ale jednak już nas stać. Ekstremalny bioaerozol, 20. Właśnie zauważyłem, że śmiertelność autentycznie nam wzrosła, już widocznie. Czy możemy się tego w jakikolwiek sposób pozbyć? O kurczę. Nie wiem, co zrobiłem. Ale chyba tylko pogorszyłem sytuację, bo zabija jeszcze szybciej. Patrząc po tym, ile z niezarażonych państw i ilu zdrowych ludzi pozostało, jestem, krótko mówiąc, przerażony. Chyba jednak to przegram. Czekajcie, ile zostało zdrowych państw? Nie tak wiele, potrzebuję punktów DNA mocno. Dzień świadomości o Melissa, no dobra. Bardzo dobrze. Niech robią nam reklamy. Okej, bardzo się cieszę, że Egipt tutaj widzę już całkiem sensownie się rozwija. No, 1000 zarażonych, to już nie jest tak wcale tak mało. Tutaj jeszcze trochę to przyspieszymy. Egipt jest bardzo fajnym miejscem na start. On ma tutaj dwa porty morskie oraz lotnisko. Jest krajem biednym. Więc, krótko mówiąc, bardzo sensownie można się tu rozwijać.
Weźmy sobie odporność na leki pierwszego stopnia oraz uodpornienie genetyczne. Za chwilę pójdziemy też w odporność na ciepło oraz na zimno. Zwłaszcza na ciepło, bo jak widzę tutaj w południowej części mapy nie mamy jeszcze zarażonych państw zbyt dużo. Mocno nas badają, coraz mocniej. Trzeba by zrobić uodpornienie genetyczne drugiego poziomu. Drugiego stopnia w sensie. I tym się właśnie teraz zajmiemy. Następny, myślę, będzie odporność na zimno. Nie, nie ma sensu odporność na zimno. Wszystkie zimne kraje zostały już chyba przeze mnie zarażone. Nie, to robimy sobie odporność na ciepło drugiego poziomu, przepraszam. Muszę się pilnować. Aby wysławiać się w sposób ładny i satysfakcjonujący mnie jako, nie wiem, erudytę? Nie, no dobrze, to nie pasuje. Armagedon zaczniemy dopiero jak już zaradzimy przynajmniej większą część świata. On tam widzę też zwiększa rozprzestrzenianie się, więc jest zawsze jakąś alternatywą. Co możemy zrobić, aby jakoś bardziej poszło tutaj po Australii, po Afryce i tak dalej? Niewiele. Jakie rozprzestrzenianie się przez zwierzęta zbadam, to za chwilę doprowadzi to do... Jak to się nazywa? Przepraszam. Doprowadzi to do anihilacji tej zwierzyny, przez którą próbowałbym się rozprzestrzeniać. Co? Nie! Zostaliśmy wyleczeni! Nie zauważyłem tego, przepraszam. Jak bardzo źle. Potrzebuję 10 punktów DNA. Dajcie mi punkty DNA. Dobra, może to spowoduje, że dostanę szybciej trochę punkty DNA. Potrzebuję na kolejne przetasowanie. Okej, mamy kolejne przetasowanie. Idziemy do martwicy. Może jeszcze się uda to uratować. Kurczę, nie! Dajcie mi martwicę. Gdzie jest martwica? Kurde, no wybrałem sobie najdroższą możliwą drogę. Czekajcie, to się idzie tędy. Tędy będzie taniej. Nie! Nie, jak złym, jak grubym trzeba być. Nie! Prawie się udało. Tędy do martwicy. 30 punktów DNA. No, używa mać. Wybijemy się zaraz, no super. Nie, zostaliśmy wyplenieni w 828 dni. No dobra, szczerze mówiąc, gdyby nie moje gapiostwo, prawdopodobnie udałoby mi się to wygrać. Niestety strasznie spieprzyłem, nie zauważyłem, że zostałem wyleczony. No trudno, mam nadzieję, że uda nam się to zaliczyć w następnym odcinku. Chociaż nie. W następnym odcinku ogramy sobie może robaka Neuraxa, natomiast broń biologiczną na brutalu zostawimy sobie na później. No dobrze, mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Jeśli tak, nie zapomnijcie zostawić kciuka w górę oraz subskrypcji. I do zobaczenia w następnym odcinku. Na razie!